Ja nie mam kompleksów oraz nie muszę nikomu nic udowadniać. Ale kiedy wyciągam tego bydlaka śmierdziela, to mam wrażenie, że muszę trochę zacząć się tłumaczyć. Półtora <laughs> kilograma sprzętu. Krokodyl 75 V3. No duży dron. Duży. Ale czy potrzebny? W tym filmie postaram się na to pytanie odpowiedzieć. Oczywiście, że potrzebny. Wszystkie są potrzebne. Niezbędne wręcz. Wszystkie krokodyle to są drony klasy long range, a ja tego używam inaczej. Może zacznijmy od tego, jak jest zbudowane. Rama w geometrii H i tak naprawdę trochę dead -cut, czyli ramiona nie są umocowane po środku, a tylnie z tyłu, przednie z przodu i te przednie bardziej płasko, tak, żeby nie wchodziły w kamerę. Mamy tutaj. System transmisji O3. Nagrywa 4K60. Możemy go wystabilizować w Gyroflow i mieć piękny, gładki materiał bez konieczności użycia zewnętrznej kamery. Tom jak najbardziej, jak widać, można tutaj zamocować. I mamy tu naprawdę duży wachlarz możliwości. Bo ja na tym dronie mocowałem na przykład Soniaka zv 1 czyli małą kamerę ważącą 300 gramów. I. Mniejsza o to, bo to się nie sprawdziło, ale jak najbardziej to latało. 300 gramowa kamera na dronie klasy long range pakietem 8000 mAh. Jak na czymś jest napisane 8000, to, to musi być fajne. <taki> Takie mam podejście. Stak jest bardzo zbliżony do tego, co mamy w marku 5. Jest tutaj ten sam FC, czyli F722 HD BT V2. ESC 50A. O otrójca już mówiłem. Ciekawostka jest taka, że tutaj na otrójkę naklejony jest radiator. Dron ma jeszcze gps U tutaj, z tyłu. I fajnie to, co lubię, czyli XT60 wmontowaną w ramę. Silniki 28,065 1350 KV. Na silnikach śmigła haku propa 7,5 razy 3,7 razy 3. To w sumie tyle. Dron dedykowany do range'a a ja wykorzystuję go zgoła inaczej. Wykorzystuję go do ganiania rzeczy, które mają ochotę przede mną uciekać. I tak wielu z Was powie, dobra, dobra, do tego to ja mam piątkę i mi piątka w wystarczy. Ganiam samochody na drifcie, ganiam se łódki, ganiam se samoloty. Pogrzyba mi taki dron. A ja Wam powiem, byście się zdziwili Ten dron, może nie z tą baterią. Ale z z Airlinem 4595 jest w stanie ścigać sobie, ganiać jak równy z równym za takim małym odrzutowcem, modelem odrzutowca. Z prędkościami na poziomie 120-130 km na godzinę przez bite 6 minut. Muzyka Tak, jak wielu z Was powie, ok, ale moja piątka leci 160 czy 180 i też mogę takie prędkości osiągać, to tak, możesz. Ale po 30 sekundach bateria mówi: Arios. A tutaj przy takich prędkościach, tych 120-130, mamy bite 6 minut lotu z kamerą na pokładzie. Kiedy prędkość sobie obniżymy tak, do 70-80 średniej przelotowej i nie będziemy przekraczać setki, to na tej baterii mamy 13 minut latania z pełnym GoPro. A kiedy użyjemy natomiast takiej baterii, czyli 8000 z wtyczka z dołu, serio, czyli Liona 6S2P 8000 mAh, Czas lotu potrafi wzrosnąć do 30 minut. Niech twoja piątka to zrobi. I tak wiadomo, na Lionach ten lot jest trochę inny niż na Lipolu, ale na Lipolu nie różni się od piątki absolutnie niczym. Dron jest w stanie robić flipy, role, power loopy, wszystko czego się od niego wymaga z założoną kamerą z tym pakietem. Całość waży wtedy w okolicach 1,5 kg, czyli dwa razy więcej niż przeciętna piątka. Wratując w drzewo, tam, gdzie piątka z reguły utknie, ten wykarczowuje sobie drogę na zewnątrz. I okej okay, niósł wilk razy kilka, ponieśli i wilka, i tak, i w tym wypadku jeden z par parlupów skończył się utknięciem na drzewie. Zgadza się. Potem może też skończył się rozerwanym śmigłem, i upadkiem drona. Zgadza się. Ale mimo to mimo tych wielu ciekawych rozbić i przygód. Ten dron wciąż jest cały. Moc, która w nim drzemie, fajnie daje się wykorzystać właśnie w pościgach. Latałem tym za samochodem testowym, za Alfą Tonale, czyli 2.0, Twin Turbo, jakieś tam elektryki, dzikie tam rzeczy, 280 kunia. I szło to sobie w okolicach 100 na godzinę i tym dronem byłem w stanie lecieć za tą Alfą tak dobre kilkaset metrów, Ograć ją z lewej, ogracią z prawej, a następnie przesunąć throttle trochę do góry i z palcem w nosie tą alfę wyprzedzić. I tu nie chodzi, o, że to była alfa, tu chodzi o to, że przy takich prędkościach, przy takim czasie, jakie trwało to ujęcie, pakiety 6S w dronach FPV starczają na minutkę minutkę 30. Tu mieliśmy 7-8 minut latania. Rewelacja. Rewelacja game changer narzędzie, jakiego było mi potrzeba. Samo odczucie z lotu tym bydlakiem tak naprawdę niewiele różni się od latania piątką, ale to już mówiłem, wszystkie figury, wszystkie triki są nim jak najbardziej do wykonania. Straszy on jednak ludzi, którzy znajdują się w pobliżu, bo hałas tych śmigieł jest no drzepapę po prostu, no. <laughs> jak to 7,5 cala? Drzepapę. Nie miałem okazji polatać im klasycznego long range, ponieważ Przepisy są, jakie są, a tutaj nie będę się podkładał z kolegą, kolegi i tego typu wymysłami. Zasięg jest duży, zasięg jest bardzo duży i taki, jakich sobie myślicie, że jest, to tak, w kilometrach można go liczyć. I jeśli masz dwie antenki, tak jak powinno być, a nie tak jak ja, bo jedną zgubiłem, dałoby się dolecieć na Giewont i z powrotem. Udało mi się też raz niechcący skorzystać z GPS-a i fabryczna konfiguracja jest w punkt, jest wyśmienita. Dron po utacie zasięgu swoją drogą letaliśmy nim na Helu, gdzie akurat wypoczywał nasz prezydent. Z jakiegoś niewyjaśnionego powodu ten dron się zerwał z radia i po prostu wrócił w stronę domu. Zrobił to tak gładko, tak płynnie, jak tylko można by tego od niego wymagać. GPS działa i to bardzo skutecznie. Te boczne ramki, które tu widzicie, które ochraniają VTX-a i całą pozostałą elektronikę, ja tu mam wydrukowane. Oryginalne mi popękały i to jest definitywnie najbardziej czuły element tego drona. Fakt, że ten dron pierdzielnął o ziemię zbyt wiele razy, jeszcze chyba nie testowałem. Nie robiłem recenzji drona, który jest tak brudny i tak zmęczony jak ten. Dużo nim latam, daję nim latać kursantom, wszyscy go męczą i nikt go nie oszczędza. A ten mimo to nie chce umrzeć. Osłonki te można było spokojnie dokupić w GPRC, ale ja wolałem metodę szybszą, czyli wydrukowałem je sobie. Napisałem ładnego maila do GPRC, hello my friend, my osłonki is wrong, could you send me STL files? I wysłali, więc se wydrukowałem. I była ta metoda nie dość, że szybsza i tańsza, oczywiście nie licząc 3,500 tysiąca za drukarkę i filamentu z grafenem. Tego i inne drony GPRC można kupić u mnie w sklepie FVPL. Mamy również te baterie. 8000 mAh Ten dron to okolice czwórki, ta bateria to okolice 650 zł. Ale są też tańsze drony. Mark 4 Long Range 7, którego w wersji analogowej można kupić już za 1600 zł. Z Crossfire'em. Także chyba ciężko o tańszego drona. W tym odcinku na tyle, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, jeśli tak zostaw łapę, suba, wejdź na FVPL kursy znów o dronach .pl, a ja się żegnam, dzięki i do następnego.